Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. W psalmach często imię Boże jest zastępowane poprzez wezwanie Pana Boga, Jego obecności. To imię Boże świadczy o tym, że Bóg jest obecny w dziejach Izraela poprzez wszystkie dramatyczne Jego przejścia i Jego dramatyczne losy. Pan jest łagodny i bardzo łaskawy. I tutaj psalmy, trzeba powiedzieć, że psalmy były modlitwą całego ludu, który oczekiwał pierwszego przyjścia Chrystusa. Stały się także modlitwą tego ludu, który oczekuje drugiego przyjścia Chrystusa. Tak pierwszy, jak i drugi lud przeżywa swoją tragiczną próbę w konkretnej historii. Dlatego i nadzieja może być nieustannie wyrażana w tych samych słowach psalmu. Bóg przecież zajaśnieje nam na wieki w słabości naszego ciała i naszego świata. Zajaśnieje w słabości ciała i świata psalmisty i mojego ciała, Izraela i Kościoła.